Określ nam toniczność funkcji f w zależności od wartości parametru m. Funkcja f jest rosnąca wtedy, gdy współczynnik kierunkowy a jest większy od zera. Współczynnik kierunkowy a to jest wszystko to, co znajduje się przy x, czyli w naszym wypadku całe wyrażenie 2 minus 4m. Podstawmy pod nasze a, że zapiszmy, że a to jest 2 minus 4m. I podstawmy do naszej nierówności zamiast a właśnie to wyrażenie 2 minus 4m. Dostaniemy 2 minus 4m ma być większe od zera. Rozwiążmy nierówność z niewiadomą m. Dwójkę możemy przenieść na prawą stronę nierówności, czyli dostajemy minus 4m jest większe od minus 2, a następnie pozbywamy się przy m minus 4, czyli dzielimy obustronnie przez minus 4. Czyli m, uwaga, dzielimy przez liczbę ujemną, czyli znak nierówności ulega odwróceniu. Minus 2 dzielone przez minus 4 to jest 1 druga. Czyli nasze m należy do przedziału m mniejsze od 1 drugiej. Zaznaczymy sobie na osi 1 drugą. To nasze m są od niej mniejsze, czyli idą w lewą stronę, co oznacza, że m należy do przedziału od minus nieskończoności do 1 drugiej. Funkcja f jest malejąca, jeśli nasze a jest mniejsze od zera. Czyli teraz do naszej nierówności pod a znowu wstawiamy 2 minus 4m i dostaniemy 2 minus 4m ma być mniejsze od zera. Podobnie rozwiązujemy nierówność, czyli dostajemy minus 4m jest mniejsze od minus 2, czyli m jest większe od 1 drugiej. Co oznacza, że nasze m należą do przedziału od 1 drugiej do nieskończoności. Już bez zbędnych obliczeń możemy jeszcze tylko zapisać, że funkcja będzie stała dla m równego 1 druga.